A chciałbym wszystkich tutaj obecnych poinformować o pewnym przedsięwzięciu, które wydaje się jest rzeczywiście ważne. Obserwując to, co się dzieje przez ostatnie, no już nie tygodnie, ale i miesiące, wszyscy zapewne dostrzegamy, że jesteśmy obiektem zmasowanej nagonki antypolskiej. To jest po prostu no, atak, który jest skoordynowany chyba w skali światowej. A ten atak ma przede wszystkim doprowadzić do pewnego ugruntowania w świadomości społecznej i w Polsce, i na całym świecie tego, że Polacy są winni zagłady Żydów. Wprawdzie w czasie okupacji byli jacyś naziści, ale nie wiadomo, jaką oni mają narodowość. Natomiast ci, którzy są znani z narodowości i Żydów mordowali, to są po prostu Polacy. Taka jest narracja, którą przyjęły właśnie te wszystkie ośrodki atakujące Polskę. To też, ale nie tylko. Otóż wydaje się, że sednem tej narracji jest wykorzystanie tego, że ludzie, zwłaszcza na Zachodzie, nie mają w ogóle żadnej wiedzy, jak wyglądała okupacja w Polsce. Okupacja niemiecka w Polsce, już nie mówię o okupacji sowieckiej, ale ta okupacja niemiecka, czym się różniła od tego, co znają ludzie we Francji, w Belgii czy w Danii, najlepiej ilustruje to, że zapewne Państwo wiecie, dziewczynka, która się nazywa Anne Frank, Żydówka, która z rodziną ukrywała się w Amsterdamie. Została zadenuncjowana przez Holendrów, została pojmana przez Gestapo, przebywała cała jej rodzina w obozie. Ojciec przeżył, ona sama zmarła na tyfus, ale nikt spośród tych, którzy ukrywali ją, nie był represjonowany. A osoba, która najbardziej po prostu była zaangażowana, pamiętniki Anny Frank opublikowały i stały się one bestsellerem literatury światowej. Czy to byłoby możliwe w Polsce? No przypomnijmy sobie rodzinę Ulmów. Za sam fakt podania kromki chleba, już nie tylko ukrywania po prostu, groziła śmierć. Otóż nikt na Zachodzie nie ma pojęcia o tym, czym była okupacja hitlerowska w Polsce. Może jeszcze jeden fakt. Państwo pewnie wiecie, że Niemcy zażądali, żeby Żydzi w krajach okupowanych nosili gwiazdy Dawida. Również w Danii. I Duńczycy okazali niezwykłą solidarność. No, podziemne władze kazały jako akt solidarności. Potrzeba, żeby wszyscy Duńczycy przypięli sobie gwiazdy Dawida. I wielu Duńczyków to zrobiło i w chwale po prostu chodził. A w Polsce za samą obecność kogoś z gwiazdą Dawida poza gettem po prostu groziła natychmiastowa śmierć. Nikt na Zachodzie nie ma świadomości tego, czym była okupacja hitlerowska w Polsce. I to jest podstawa wszelkich oszczerstw. Wykorzystywanie tej niewiedzy jest podstawą wszelkich oszczerstw. Żeby to unicestwić, te oszczerstwa, trzeba powiedzieć, czym była okupacja niemiecka w Polsce. A żeby to można było zrobić, nie można oczywiście prowadzić całej narracji historycznej. Trzeba wybrać jeden najbardziej symboliczny i najbardziej dojmujący element tego, czym była ta okupacja. Myślę, że każdy się zgodzi, że takim najbardziej dojmującym elementem będzie zapewne rzeź woli. W ciągu kilku dni zostało wymordowanych kilkadziesiąt tysięcy kobiet i mężczyzn, dzieci i starców. Nie w wyniku działań wojennych, nie. Bez żadnego w gruncie rzeczy związku. W akcie tylko zemsty za to, że byli Polakami i mieszkającymi w stolicy, która odważyła się podjąć walkę. Tylko z tego powodu, że byli Polakami mieszkającymi tu. Sądzę, że nie bez znaczenia jest fakt, że zbrodnia ta wielokrotnie przekracza swoją skalą zbrodnię katyńską, o której w tej chwili właściwie wie każdy na świecie. Ale o rzezi woli nikt nie wie, poza nielicznymi tutaj mieszkającymi w Polsce. Nikt nie wie o tym, że tej rzezi dokonały regularne oddziały armii niemieckiej
na rozkaz armii niemieckiej, dowództwa armii niemieckiej. Że to nie były śmierci w jakichś tajnych kazamatach czy w ukryciu, w obozach. To była zadana masowa śmierć na ulicach stolicy europejskiej. Co więcej, zbrodniarze, którzy dokonali tej zbrodni, nigdy nie zostali osądzeni. Pozostali do końca życia bezkarni. Do tej pory ta rzeź woli nigdy nie była osądzona, a hańbą dla Polski jest to, że Polska nigdy się nie upomniała o sprawiedliwość w imieniu wszystkich tych pomordowanych. Uważam, że ta bezczynność państwa polskiego hańbi nas wszystkich żyjących. To na nas spoczywa obowiązek upomnienia się o sprawiedliwość dla nich i domagania się osądzenia tych, którzy jeszcze żyją, a jeśli nie, to następców, prawnych następców morderców w niemieckich mundurach. To byli Niemcy w niemieckich mundurach działający na rozkaz dowództwa armii niemieckiej. Sądzę, że ten cel warty jest poświęcenia nieco własnego czasu i zaangażowania. Otworzyliśmy portal Citizen Go. Tam prosimy o wsparcie dla naszej akcji, a mamy zamiar zorganizować konferencję pod nazwą Rzeź Woli, osądzić Rzeź Woli. Na tej konferencji chcemy powołać taki zespół, który doprowadzi do wyłonienia sądu, który mógłby podjąć się osądzenia tej zbrodni. To jest zbrodnia ludobójstwa, ona się nie przedawnia. Jest stosunkowo łatwą sprawą w Polsce, dlatego że jeszcze w 1946 roku został w Polsce powołany Najwyższy Trybunał Narodowy, który miał właśnie za zadanie osądzenia zbrodni hitlerowskiej. Ten Trybunał nigdy nie został rozwiązany. On tylko zaprzestał swojej działalności, więc nie ma żadnego problemu prawnego, żeby powołać go ponownie do życia, oczywiście w zupełnie innym składzie. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. Może lepiej będzie, jeżeli każdego z Państwa odeślę do naszej strony internetowej. Tam znajdziecie Państwo wszystkie szczegóły. Tam będzie również informacja, w jaki sposób z nami się kontaktować i jednocześnie po prostu zachęcam do informowania o tym przedsięwzięciu, jak też do podpisania tej deklaracji poparcia. Tam jest możliwość na tej stronie uczynienia tego. Dziękuję za uwagę.